Proszę Państwa, jestem w miejscu wyjątkowym. Zawsze chciałem tutaj trafić. To tu, 5 grudnia 1867 roku, przyszedł na świat Józef Piłsudski. Stał tutaj dwór państwa Piłsudskich. Miejscowość nazywa się, czy też majątek wówczas nazywa się Żółw. Tego dworu, w którym przyszedł na świat marszałek, już nie ma. Stoi w nim symbolicznie dąb. Tutaj już od 82 lat, kiedy w 1937 roku posadził go ówczesny prezydent Rzeczypospolitej Ignacy Mościcki i wdowa po Józefie Piłsudskim, pani Aleksandra. Tu właśnie przyszedł na świat marszałek. Cały ten dwór spłonął, gdy miał zaledwie lat 8. Potem mieszkał w Wilnie, niekiedy przyjeżdżał tu na wakacje. Z tego dworu nie zostało nic poza fundamentami. Stoję właśnie na takim fundamencie. Tutaj, gdybyśmy spojrzeli na dół, są kamienie, na których ten dwór kiedyś był zbudowany. To właśnie tu zabiło po raz pierwszy serce człowieka, który pchnął Polskę ku niepodległości po 123 latach rozbioru. Człowieka, który stanął na czele polskich wojsk, które obroniły tę niepodległość w 1920 roku przed rosyjską nawałą pod bolszewickimi sztandarami. To wreszcie człowiek, o którym tak pięknie napisał w swoim przemówieniu i powiedział te słowa podczas pogrzebu prezydent Ignacy Mościcki, który dał Polsce wolność, moc, szacunek i granice. Józef Piłsudski urodził się właśnie tu, w Żółwie, 5 grudnia 1867 roku.